Witajcie, Wilkowyje FM wracają na antenę. Jedyny na YouTubie polskojęzyczny podcast całkowicie poświęcony drużynie Minnesota Timberwolves. Ja nazywam się Maciek Pawlicki, a są ze mną dzisiaj Jacek Dżamdżak-Rafał. Siemano. I Mikołaj Dymu-Dymek. Cześć, witam. Razem tworzymy fanpage Minnesota Timberwolves.pl na Facebooku, gdzie was serdecznie zapraszamy, żebyście śledzili wszystkie aktualności dotyczące drużyny, zarówno w sezonie, jak i podczas off-season możecie tam znaleźć. Dzisiaj spotykamy się po wielu, wierzcie mi, po wielu kłopotach, zarówno technicznych, jak i zdrowotnych, jak i wakacyjnych. Plan był taki, żeby spotkać się, porozmawiać o naszym line-upie, znaczy o naszym line-upie. O kłopotach w zarządzie Minnesoty. No ale tak, ale pierwotnie było, żeby porozmawiać o line-upie Timberwolves. Tutaj właśnie musimy uważać, żeby były komentarze po pierwszym nagraniu, że nie naszym, tylko po Timberwolves, tak? Jesteśmy zatwardziałymi kibicami, którzy się bardzo identyfikują, dlatego mówimy o klubie nasz, ale postaramy się tego unikać. Ale wracając do meritum, no plan był taki, żeby porozmawiać trochę na temat zawodników, a wczoraj jeden z nich, Jimmy Butler, zmroził wszystkich trochę informacją, że zanim jeszcze przyjedzie na obóz przygotowawczy, musi spotkać się twarzą w twarz z Tipsem, porozmawiać również z Leidenem i obgadać sytuację, w której Minnesota się właściwie znalazła, a jest ona, no jakby to panowie powiedzieć, nieciekawa, nie dająca nadziei. Jak byście to ocenili? Jacek? Wiesz co, postać Jimmy'ego jest dla wszystkich bardzo enigmatyczna i generalnie ciężko coś więcej powiedzieć, dopóki nie dowiemy się, co faktycznie będzie na tym spotkaniu. Oczywiście możemy spekulować, o co tu chodzi. Generalnie odbiór fanów w internecie jest bardzo negatywny. Wylewają się wiadra hejtu na Jimmy'ego, że w Chicago też były problemy w szatni, że to na pewno wszystko jego wina i że całą się czepia naszych młodych gwiazdorów, którzy mają być przyszłością klubu. No ale nie wiem, znając. No ale dobrze, ale jak widzisz tą sytuację? Czy ty Butler, że tak powiem, poprosił o tą rozmowę tylko ze względów takich, żeby ustalić, powiedzmy, jak wygląda sytuacja bez podejmowania jakichś ruchów, czy jednak za tą rozmową będą szły jakieś ruchy, jakieś już deklaracje z jego strony, czy oczekiwania jasnych deklaracji ze strony zarządu? Myślisz, że to jest takie bardziej konkretne spotkanie, czy takie jeszcze, żeby wyczuć temat? Shams Sharania, który o tym doniósł na Twitterze, był tam z nim wywiad, on mówił, że on przeczuwa, że to jest spotkanie typu last resort albo coś takiego, jakiegoś takiego podobnego zwrotu użył. I ja bym też raczej ku temu skłaniał, że tutaj jest coś na rzeczy. Jimmy przeważnie jak chce coś powiedzieć dobitnie, to robi, jakby nie przebiera w słowach. Skoro poprosił o takie spotkanie, to faktycznie musi tutaj coś chodzić. Oczywiście to są, póki się nie dowiemy, jaki był wynik tego spotkania, to są same spekulacje. Podobno jest jakiś konflikt między Jimmym a Karlem Townsem, podobno jest jakiś konflikt między Jimmym a Wigginsem, że pod koniec sezonu coś rzucił w szatni, co się młodym nie spodobało, że ma problemy z ich etyką pracy. No, mam wrażenie, że coś to jest na rzeczy. Koniec końców mam nadzieję, że nie skończy się to tak, że on po prostu zażąda wymiany i tyle. Ale no to zależy jaki będzie przekaz ze strony Jimmy'ego. Jeżeli faktycznie będzie bardzo ostry, no to tutaj już wiele wskazuje na to, że można zacząć zastanawiać się nad jakąś wymianą. No właśnie, ale to teraz zastanawiać się nad wymianą, to raczej tu już rola Tipsa i to Tips, przychodząc na to spotkanie, w ogóle wydaje mi się, że musi rozdzielić dwie rzeczy, że jest jedną, bo Tips jest jedną, teraz poprawcie mnie, jeśli się myli, jedną z dwóch osób w NBA, która łączy zarówno posadę trenera, jak i prezydenta do spraw koszykówki, czy on już został jako jedyny? Ktoś możliwe, kojarzy? Że nawet jako jedyny, nie wiem, chyba Riversowi też to cofnęli, Van Gundiemu. No właśnie, bo też nie jestem pewien, ale może być jedyny. Bo wiecie, do czego dążę, że Tips
musi, przychodząc na spotkanie z Butlerem, musi przyjść jako prezydent do spraw koszykarskich organizacji, tak? Bo jeżeli przyjdzie tips trener, który jak wiemy jest nastawiony na win now i tylko zwycięstwa się dla niego liczą, no to będzie patrzył krótkowzrocznie, tak? On jednak musi patrzeć długowzrocznie, a jego niektóre takie też, czytałem takie komentarze, że jego wcześniejsze decyzje dotyczące na przykład ściągania swoich graczy z przeszłości w Chicago, jak na przykład Derricka Rose'a, który bądź co bądź wpłynął na pozycję Tyusa Jonesa, czy na przykład Denga, który, co niektórzy mogli odebrać jako takie zamknięcie jednak swego rodzaju furtki dla Josha Okogiego. No to jednak daje takie znać, że on jednak w tych relacjach z zawodnikami cały czas jest jako trener, tak? Nie, jako trener, któremu zależy na wygrywaniu. Taka jest moja ocena, że powinien przyjść jako prezydent do spraw koszykówki, ale Mikołaj, jak ty byś był tipsem, jak byś podszedł do takiego spotkania? W którą stronę byś próbował je potoczyć? Czy od razu stawiać jakoś sprawę jasno, czy najpierw wyczuć temat? Jak ty byś na miejscu tipsa, przychodząc na takie spotkanie, jakie miał strategię, albo jak próbował wyczuć sytuację? Wydaje mi się, że Tips jest ostatnim człowiekiem na tej planecie, który potrafi wyczuć temat. Więc tutaj wydaje mi się, że on wytoczy działa w stylu: no zobacz, sprowadziłem ci tutaj Denga, może jeszcze nam się Noah uda ściągnąć i zrobimy Chicago Bulls Volume 2. To jest takie... Wydaje mi się, że on za bardzo podchodzi jako trener. I to jest ten największy problem. Myślałem, że Scott Layden, skoro jednak jest na tej pozycji tego generalnego menadżera, będzie w jakimś stopniu miał wpływ na tą decyzyjność. Tak naprawdę nie wiem, jak to wygląda, bo jest on dość nieobecny nawet w mediach, tak? Nie widzimy go. Więc tutaj ciężko mi jest powiedzieć, co Tip zrobi, ale też wydaje mi się, że tak naprawdę jest jedyną osobą, która tego Butlera może u nas zatrzymać, no bo nie oszukujmy się, nie zatrzyma go miasto, nie zatrzyma go, nie wiem, super pogoda, bo takiej nie ma, a na takie rzeczy zwracają zawodnicy, ale musi tutaj Tips jednak zachowywać się jako taki właśnie prezydent klubu i pokazać Butlerowi, jakie ruchy poczynią, żeby osiągnąć trochę więcej niż ta pierwsza runda playoffów, tak? Więc tutaj musi tą trenerkę odstawić na bok na pewno i po prostu podejść i pokazać mu plan, jaki ma na ten sezon i na kolejne sezony, jeśli Butler miałby u nas zostać. No właśnie dlatego tak ciężko jest dzielić ze sobą funkcję tego prezydenta do spraw koszykarskich trenera, bo tak jak mówiłeś, Maciek, jeżeli trener jest w trybie win now, a prezydent powinien myśleć długoterminowo, to właściwie sam ze sobą w wewnętrznym konflikcie, co nie? I to, że jest jedynym jednym z ostatnich tych gości w NBA, na pewno nie wpływa dobrze na naszą organizację, przepraszam, organizację Wolves. I w tym też wina pewnie właściciela i tutaj zaczynają największe problemy. To już chyba przerabialiśmy, nie? No to już przerabialiśmy nie raz i chyba każdy kibic Wolves zdaje sobie przede wszystkim sprawę, że to, co złe od kilku lat w organizacji, to jednak największa wina w tym... Kilkunastu. Kilkunastu to jest największa wina w tym Glenna Taylora, ale też były przecieki, że on już podobno w tym off-season rozważał opcję podziękowania Tipsowi. Były przecieki, że gdyby drużyna nie awansowała do playoffs, to by już było właściwie po temacie. No, ostatni mecz z Denver właściwie przychylił i ostatni mecz z Denver i wspaniała dyspozycja Tarza Gibsona, ściągniętego właśnie, no, prawda, byłego podopiecznego Tipsa z Chicago. Tak. Wiedział, kogo bierze. Zapewniła Timberwolves playoffy, no i prawdopodobnie też dalszą posadę Tipsowi. No ale dobra, to ale wróćmy jeszcze do kwestii Butlera, no bo możemy rozpatrzyć kilka scenariuszy i te scenariusze jakby żywot się też będą przekładać na to, co zrobi Kat, bo pamiętajmy, że Karl Anthony Towns, który już od kilku
tygodni czy miesięcy właściwie ma na stole ofertę maksymalnego przedłużenia swojego debiutanckiego kontraktu. Nie podjął takiej decyzji. Dzisiaj Harania sugerował, widziałem taką jego wypowiedź, podczas której sugerował, że decyzję podejmie dopiero po tym, jak sytuacja z Butlerem się wyklaruje. On też nie ma zbyt dużo czasu, bo zdaje się, że te umowy mogą być przedłużane chyba do początku sezonu regularnego. Nie jestem pewien, ale tam jakoś jest koniec października, początek sezonu. Jakoś to zawsze było co roku, że nie można było dłużej czekać. Także to już będą poważne teraz decyzje dla przyszłości organizacji. I teraz mamy kilka tych scenariuszy. No pierwszy taki, że Butler deklaruje, że zostaje, tak? Tylko że teraz co, że deklaruje, że będzie z tą organizacją, że chce ją otworzyć. Jak wam się wydaje, co on może w takim momencie zaoferować i jakby na takie coś zareagował Kat, gdyby była jasno popłynęło z klubu, z organizacji jasna informacja, Butler zostaje, on będzie liderem, wokół niego chcemy budować drużynę, no bo musi pójść albo komunikat, albo taki, jak wam się wydaje, pierwsza reakcja na taką sytuację? Czy Kat wtedy będzie pierwszym zawodnikiem, który nie przedłuży swojego debiutanckiego kontraktu na maksymalnych warunkach? Mikołaj? Ja bym Katem się generalnie nie przejmował, bo tak czy siak on u nas będzie grał w tym roku i w przyszłym. Co by się nie działo, bo jest zastrzeżonym wolnym agentem, więc najwyżej dostanie mniejsze pieniądze, jego strata tak naprawdę. Więc tutaj bym się tym nie przejmował. Wiadomo, że moim zdaniem przedstawienie mu jakby maksymalnego przedłużenia już w te wakacje jest jakby jasnym sygnałem, że okej, wierzymy w ciebie. Chcemy cię mieć dalej w klubie i chcemy według ciebie budować jakby tą organizację. No Butler też ma swoje lata i Towns, jeśli wszystko się potoczy dobrze, będzie dłużej grał w tym klubie niż Butler. Więc on też powinien sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli chce wygrywać, to musi mieć takich zawodników jak Butler obok siebie. I czasem trzeba to swoje ego jakby tak schować do kieszeni i jednak poświęcić się dla wyższego dobra, to wcale nie oznacza, że no dobra, dostawał trochę mniej piłek może faktycznie w tamtym sezonie, bo jednak Butler potrzebował tej piłki również, ale no ciągle był jednak tym znaczącym i ważnym zawodnikiem w drużynie, więc tutaj wydaje mi się, że Kat troszkę jestem zdziwiony, dlaczego nie podpisuje tego przedłużenia, ale jestem przekonany, że raczej to zrobi przed początkiem sezonu. Bo jednak nie będzie chciał ryzykować utraty tych pieniędzy. A co do Butlera, no to tutaj niestety karty są po jego stronie, bo to, co on tam zadeklaruje, nawet Tipsowi na tej rozmowie, która ma być odbyć dzisiaj, czy w nadchodzących dniach, to tak naprawdę no nie jest to wiążące. No, nie podpisze się tam krwią, czy czymś, tak? Tylko wiesz, no Tips musi też, że tak powiem, od niego jakby to jakoś wiążącej deklaracji oczekiwać i to powinno być wiążące, bo od tego też właściwie wydaje mi się zaczął dalszy los Tipsa, tak? Tak w Timberwolves. Nie, to na pewno, ale wydaje mi się, że Tips uwierzy mu na słowo, co mu tam nie powie Butler, tak czy no, podpisać nic nie podpisze, no ale no, właśnie. Tak, więc jaka tutaj wiadomo, no jasne, chcielibyśmy, Butler mówi. On moim zdaniem nie, tak czy siak nie powie w tym momencie, co by się nie działo, jakby się to skończyło, nie powie w tym momencie, że przedłuży kontrakt w wakacje następne. Bo może jedyne dwa wyjścia to jest, chcę dograć ten sezon i zobaczyć jak to będzie wyglądać, czy damy radę, a drugie wyjście no to chcę wymianę już teraz. I to są jedyne moim zdaniem dwa wyjścia. Na pewno się nie zadeklaruje, że przedłuży umowę, to tego jestem przekonany. No a pamiętajmy, że jeżeli Butler zadeklaruje, że chce wymiany teraz i w trakcie tego sezonu odejdzie, to tak jak mówiliśmy, że jeżeli by u nas dograł do końca sezonu, to Wolves będą w tej uprzywilejowanej sytuacji, że jako jedynie będą mogli mu zaoferować 5-letni maksymalny kontrakt. Tak z tego, co się orientuję, to te prawa do tej oferty już przejdą na drużynę, do której on ewentualnie by został w trakcie sezonu wytransferowany, dlatego też może mu na tym zależeć. A Jacek, jak ci się wydaje? Znaczy, ja bym chciał jeszcze wrócić do tematu Kata, bo mam wrażenie, że cały internet w tej całej sytuacji kreuje na negatywną postać Butlera, tak?
Bo to on tutaj jakieś problemy w szatni robi, on tutaj wzbudza niepewność, ale jaki jest przekaz kata, że on jeszcze nie podpisał tego przedłużenia? To mi się nie podoba, przecież i tak jest zastrzeżonym wolnym agentem, więc de facto jak dostałby podobną, ale krótszą ofertę za rok od innej drużyny, to mi tak możemy go wyrównać, więc tak czy siak jest jakby na nas, znaczy na drużynę Wolf skazany, więc co to oznacza? Ja mam wrażenie, że to jest taki jakby pszczyczek w nos, że jak to ja tu jestem najważniejszy, po co tyle gadać o tym Butlerze i trochę mi się to nie podoba. Znaczy wiesz, bo jeszcze z Katem jest taka opcja, że jeżeli on no, nie podpisze tego kontraktu, w następnym roku nie przystąpi do negocjacji z żadną z drużyn i... Tak, i, może wziąć ofertę kwalifikacyjną tak. I grać jeszcze za rok za mniejszy hajs. Tam za 11 milionów chyba to jest tam. Coś. No zamiast maksa ilu tam, pod 30, tak? No to no, naprawdę musiałby być nieźle zdeterminowany. Musiałby być naprawdę grubo zdeterminowany, żeby opuścić Minneapolis. To wiesz, to... Ty nie wiesz, ile on teraz, wiesz, to jest prawie pro player jakiś tam, wiesz, Fortnite'a i innych rzeczy. Ty nie wiesz, ile on zarabia na streamach, może mu się to wyrównuje. Ja nie wiem, jakie to są pieniądze. Ja też nie wiem, takie, ale... Ale tak całkowicie poważnie, to myślicie, że ten konflikt właśnie Cat Butler jest takim tutaj aż kluczowym, że jeden się wstrzymuje z podpisaniem aż tak dużych pieniędzy, drugi rozważa swoją dalszą karierę od tego, czy będzie ten pierwszy w zespole. Tak trochę to... No mi się wydaje to punktem zapalnym. Oczywiście chciałbym się mylić, ale... To mi się wydaje wszystko jakieś dziwne i no nie wiem, no może to jest wszystko rozdmuchane, żeby było o czym gadać o tej porze roku, bo jeszcze się nie zaczęły obozy przygotowawcze i pre-season, także czymś trzeba zapełnić te wszystkie portale. Może to jest wszystko wielki spisek Butlera z całą rzeszą dziennikarzy, żeby tutaj było o czym gadać. Możemy pójść dalej, nie? Ale no dla mnie to się wydaje dziwne. I tak jak wiele osób pisało w necie, czemu Jimmy idzie się spotkać z Tipsem, a nie na przykład spotka się najpierw z Katem, albo spotkają się wszyscy razem, skoro są drużyną. No to jest bardzo niepokojące dla mnie. No tym bardziej, że to już chyba podczas poprzedniej się rozmowy wspominałem te zeszłoroczne wakacje, gdzie wydawało się, że Butler i Kat dosyć szybko złapali taką nić porozumienia. No ale coś może chyba jednak w tym być, że jednak ta etyka pracy tych młodych przez ten sezon no, Butlera rozczarowała. No szczególnie postawa Kata mogła rozczarować Butlera w playoffach. Oczywiście on sam też nie był w 100% dyspozycji, ale... Ale Kat zawalił na całej linii, jak pamiętamy. I może sobie podzieli parę ostrych słów na koniec. Nikt nie wie dokładnie co, ale mam wrażenie, że tutaj jest główny punkt zapalny tego całego problemu, tak? I ja tutaj wolę być pesymistą i zakładać scenariusz typu wymiana Butlera, no bo lepiej. Lepiej jakby się tym i jeżeli miałby odejść, to im szybciej się tym Tips i spółka zajmą, tym lepiej. To myślisz, że on teraz, że on przed sezonem, w momencie jak jeszcze wiesz, no nie wiadomo właściwie na jak będą grały poszczególne drużyny, czy tam Lakersi będą się zazębiać, czy ktoś nagle nie wystrzeli z jakimś talentem, żeby odwrócić, nie wiem, tabelę, tak jak, nie wiem, Donovan Mitchell w zeszłym sezonie, tak, że Utah nagle z takiego no, średniaka stało się no, jedną z silniejszych ekip na zachodzie, że wartość Butlera do trade'u nie będzie wyższa tam w okolicach stycznia, czy wtedy to nie powinien mieć. Bo właśnie, bo jeżeli już teraz zakładamy, że Butler nie gwarantuje, że podpisze, wręcz tam ma jakieś fochy i tak dalej, i tak dalej, no to teraz załóżmy, że odchodzi. Okej, okay, to tylko pytanie, czy trade'ować nim teraz, trade'ować nim w styczniu? No i ostatnia sprawa, co zrobi w takiej sytuacji, gdy taką informację Tips przyniesie, co zrobi Taylor, tak? Czy Taylor wtedy nie stwierdzi, że dziękujemy Tipsowi, tak? Że dziękujemy całemu chicagowskiemu tutaj naszej trzódce chicagowskiej. Nie wiem, to jest wszystko jakaś padaka, bo plotki o tym, że Taylor chciał zwolnić Tipsa, wypływają idealnie po tym, jak Tips już podpisał Denga.
Więc jakby to też Nie, ale Taylor one tak. były, wcześniej, przecież jak była ta czystka w sztabie, tak, że tam wyleciało kilku, między innymi też, o właśnie, warto przypomnieć, że wtedy poleciał tam, powiedzmy, prywatny trener, znaczy prywatny Kata, trener, tak? tak, trener, Tak, który ten rzutowy, czy ktoś tam, tak, czy był to wali development, czy jakiś tak, rzutowy tak. właśnie, to no to też może być jakiś taki, że tak powiem, jakaś rzecz, która wpłynęła, mogła być. No nie wiem, to wszystko jest mega dziwne i skoro Kat jest obrażony, a Jimmy nie da deklaracji, że zostanie, to na miejscu Tipsa i reszty chciałbym jak najszybciej rozwiązać ten problem. Nawet zobacz, nawet jakby wartość Butlera mogłaby być lepsza w lutym, to mamy pół sezonu do zagrania z totalnie rozpieprzoną chemią. Po pierwsze, a po drugie nie mamy tej pewności, że wartość Butlera nie spadnie. Masz rację, Może wystarczy jedna kontuzja i jest po dostać wszystkim. kontuzji, jest po wszystkim. Może zagrać gorszy sezon. Wszystko się może zdarzyć, tak? Dokładnie, dokładnie. A Więc, Mikołaj właśnie, przepraszam. Pociągam sznurkami już teraz. Jeżeli Butler nie powie, że zostanie. Oczywiście zakładam tą opcję, nie wiem jaki będzie wynik spotkania. Ale życie mnie nauczyło, że lepiej zakładać złą opcję i potem się pozytywnie zaskoczyć. Dobra, a to jeszcze wtedy już, dobra, zakładamy, że odchodzi na stole, trzeba wymyślić jakieś propozycje. Mikołaj, ty mówiłeś, że nawet przed dzisiejszą rozmową przyszła do głowy jakaś propozycja wymiany Butlera. Słuchamy. Okej, ale im dłużej o tym myślę, to wydaje mi się, że ta jego wartość już jest tak niska w tym momencie, bo każda drużyna wie po prostu, że jest kwas i nikt nie będzie chciał oddać za zawodnika na schodzącym kontrakcie, bo na przykład powiedzmy tacy Lakersi będą mieli pieniądze za rok, żeby go podpisać. Więc no, dla nich się po prostu nawet to nie opłaca, żeby go teraz ściągać, bo wiedzą, że będą go mogli skusić latem, no ale jeśli już wchodząc do tych jakby propozycji wymian, no to jedna mi taka przyszła do głowy tak naprawdę, bo tak spatrzyłem, jakie drużyny kogo potrzebują tak naprawdę i wydaje mi się, że Philadelphia jest taką drużyną, która mogłaby chcieć Butlera, żeby dodać go właśnie do Embiida i Simmonsa. I tak patrzyłem na ten skład Philadelphia, kogo byśmy mogli wziąć. To wiadomo, że niedużo. Covington. Tak, Covingtona i do tego bym próbował wyciągnąć Fulca od nich po prostu. Może tak. Coś z niegoś będzie. I to jest taka wymiana, która tutaj Covington jest no tutaj takim właśnie na podobną pozycję zawodnikiem, tak jak Butler, no wiadomo, nie tej samej klasy, no ale jednak też dość niezłym, no i Fultz tutaj jako taki dodatek, młody zawodnik, może by Philadelphia by na to poszła. A myślisz, że Butler by na to poszedł? Myślę, że on już by nie miałby za dużo do gadania. No, on nie ja, wy, ja, wy, ja wiem, ja wiem, żeby nie miał za dużo do gadania, tylko myślę, że jeżeli on by, jakby, że tak powiem, w ogóle transferu jakiś tam ten, to do zespołu, z którym mógłby po sezonie podpisać ten maksymalny kontrakt, a dlaczego mam wątpliwości w kwestii Filadelfii? No bo Filadelfia jednak jest zespołem, który nie różni się pod względem jakby tam filozofii budowy za bardzo od Wolves, tak? No, Jeżeli chodzi tak. o Butler ma też doświadczenie po Chicago, gdzie był właściwie z Wade'em też otoczony przez jakby młodszych, chociaż nie, tam aż tyle młodszych, co teraz nie było, dopiero po tej wymianie tam taki jest napływ, ale też tam nie było, ta drużyna była powiedzmy w przebudowie, nazwijmy to. No i projekt taki jak Philadelphia, gdzie właściwie no, nie ma żadnego gracza typu Kyrie Irving, o którym też te plotki już były, tak, że niby ja słyszałem plotki, że do Nowego Jorku, że Nowy Jork by się zasadził na Irvinga i na... Zawsze zasadzają. No to już się na Rubio zasadzali. Nowy Jork to clickbait zawsze. Tam mają jeszcze większy burdel niż u Wolves chyba. W zarządzie, nie? No oni mogliby na przykład nam coś dużego oddać może wtedy. Jakiegoś, wiesz. No, ale oni jedną, też nie mają. Jedną nogę Kristapsa za Butlera, nie, myślicie? Nie oddaliby nam. Nie oddaliby nam. No właśnie, a to tak jak przyszliśmy do tematów, jakby trochę kontuzji, może żeby jakoś trochę już odejść od tych. Chyba, że macie jeszcze jakieś uwagi dotyczące Butlera. No, wydaje mi się, że.
Ja dzisiaj słuchałem tego podcastu Między Rondem a Palmą i Maciek Kwiatkowski proponował Rockets, bo Rockets są taką drużyną, którzy mogą być nastawieni na win now. I zobacz, gdyby dodali Butlera i na przykład oddali nam Gordona i PJ Tuckera, to to mieliby piątkę złożoną, kurde, z samych All-Starów i prawie All-Stara kapeli, właściwie. No Carmelo był kiedyś All-Starem, no ale no, mogliby postraszyć, kurde, nawet Warriors czymś takim. I potem może Butler chciałby tam zostać, bo to jest właśnie grupa zawodników bardziej zbliżonych wiekiem i doświadczeniem do niego. I ja też myślę, no oczywiście generalnie gdyby chcieć szukać drużyny do Butlera na teraz, to musi być drużyna, która może walczyć o absolutnie najwyższe cele, żeby w ogóle Butler chciał tam zostać za rok, tak? To nie, tak jak mówiłeś, to nie może być projekt work in progress, tylko to musi być na teraz. No i tu przychodzi do głowy Boston, gdzie już jest Kyrie, ale tam jest cała banda wingmanów, tak? Haywarda byśmy musieli wziąć. No, to też nie byłoby złe, jeżeli mielibyśmy pewność, że Jimmy nie podpisze dalej z Wolves, tak? To lepiej Hayward niż nic, tak? Znaczy, bo wiecie, bo to też jedna rzecz, tak rozpatrując te wszystkie rzeczy, i to już mówiłem, ale jeszcze podkreślę w tym kontekście, że jeżeli Butler powie, że chce odejść i Tibbs będzie musiał znaleźć rozwiązanie, to Tibbs będzie szukał rozwiązania takiego, żeby po tym trade ewentualnym nie stracić pracy, tak? Tak, to nie oszukujmy się, tak? To nie może, jeżeli oddamy Butlera z całym szacunkiem za Gordona i PJ Tuckera, to ja nie widzę, mimo cierpliwości papy Taylora, że on wtedy jeszcze dłużej zagrzeje miejsca. Wtedy pewnie tego prezydenta do spraw koszykarskich by stracił z miejsca, a trenera po sezonie, no bo z taką drużyną to nic by się nie dało. Dlatego ja pamiętam jeszcze, ja pamiętam do dzisiaj, czy dokończę nie myśl. Nie zgodziłbym się z tobą. Jesteś człowiekiem małej wiary, Maciek, no co ty. Całkiem tak? Zły tak? Oni... Oni nie grali tak źle, jak nie było Butlera. Oczywiście grali trochę gorzej, ale generalnie Zachód jest napakowany. No ale no nie wiem, czy widziałeś, jak świetny sezon miał Gordon, a PJ Tucker to jest, kurde, taki byk w obronie. Trójki no tak, trafia. Tylko chodzi a my mamy zawodników do zdobywania punktów. Generalnie u nas to trzeba poprawić obronę. I to moglibyśmy zrobić playoffy takim składem bez Butlera. Moim zdaniem. No tak, ale to cały czas jest zawodnik, nie mamy cały czas tego zawodnika takiego, wokół którego, to chyba, że wtedy byłby Kat, no ale Kat no po tak, ostatnim no. sezonie i po ostatnich playoffach też, no i po ostatnim zachowaniu też jest taką postacią, która już nie jest tak kryształowa, że tak powiem, i że co do niego mogą być wątpliwości. Chodzi mi o to, że... Mówiłem, że będzie miał breakout year na pewno. On coś od co roku ma. No jakby Wiggins teraz wykorzystał tą sytuację, no to byłby pełen szacunek i by zamknął usta wszystkim tak. krytykom, tak? To by chyba... Pluli w nasze brody. To by chyba... No, to by chyba rzeczywiście był taki... No było coś, czego by się nikt nie spodziewał. Dobra, słuchajcie, bo jeszcze w tym tygodniu, poza tym, jeszcze tak może nawiążmy, żeby nie samym Butlerem, o podpisaniu Denga rozmawialiśmy, tak napomknęliśmy tylko w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, a to było jedno Butler, Deng i myślę, że jeszcze Justin Patton, to są trzy postacie, o których w ostatnim czasie warto wspomnieć. W kontekście Denga 2,4 miliona kontrakt na sezon, to jest, zdaje się, minimum, z czego Wolves też w całości nie płacą. Z tych 2,4 miliona, jak zapatrujecie się na ten transfer? Już tak pomijając, czy jest to swego rodzaju taki haczyk na Butlera, czy Tips miał jakieś przecieki i dlatego wziął jeszcze w tym tygodniu, zrobił wszystko, żeby Denga podpisać, żeby mieć jakąś tam kartę przetargową, czy jest tu coś więcej, tak? Jak myślicie, przyda się on nam? Według mnie to żadne ryzyko. Jest na minimalnym kontrakcie, Tips go zna. Tak naprawdę nie wiemy, w jakiej jest formie, bo
bo nie grał cały sezon w Lakersach i wydaje mi się, że nie grał dlatego, że nie mógł, tylko po prostu taka była filozofia organizacji, że żeby tym dęgiem nie grać, no nie mieli nim potrzeby. Jeśli jest w nim choć część tego zawodnika, jakim był dwa sezony temu w Miami, to uważam, że będzie to całkiem fajny dodatek. Zobaczymy tak naprawdę, ile będzie w stanie grać. Pewnie nie po 38 minut, jakby Tips z nim chciał grać. Może mu tyle obiecał, tak słyszałem, że obiecał mu nawet 40, ale i tak go przekonał do przyjścia do Minnesoty, ale tak już by nie żartując, no, wiesz, poważnie, to wiesz, to zobaczymy. Ja jakoś nie jestem tutaj sceptycznie nastawiony. Zobaczymy. Słyszałem, że ma pełnić podobną rolę do Jamala Crawforda z ławki. No nie wiem, no zobaczymy. Wiesz, wracając do minut, no to pod Tipsem Deng notował swego czasu 39 minut, ponad 39 minut. 39,4 właśnie otworzyłem referenc. Tak, 39,1, 39,4, 38,7. Trzy sezony z rzędu. To... Tak. No, wyniszczająca ta kampania. A my się tutaj po prostu nad tymi naszymi tam pochylamy, że biedni przepracowani. Nie ma pod Tipsem. No, ja powiem tak, no, że ja z Dengiem bałem się i znaczy już teraz trochę się uspokoiłem, ale bałem się, że on pociągnie do nas jeszcze tego Noe. Tak. Będzie taki deal wiązany, a wtedy to już bym popełnił jakieś tam internetowe sepuku, że już po prostu bym nie chyba sobie dał spokój po prostu z tą całą gromadą wesołą Tipsa. Jacek, coś do Denga chciałbyś dodać? No właśnie patrzę statystyki. Sezon 2015-16 w Miami. 32 minuty na mecz, 12 punktów, skuteczność za 3, 34,4%. 6 zbiórek na mecz. To jeżeli jest chociaż cień, znaczy no dobra, nie cień, nie wiem, 70% tego gracza w Dengu za minimalne pieniądze, to jest super deal. I ja się będę tego trzymał, bo ludzie w internecie, oczywiście, jak to ludzie w internecie, Timberwolves, w ogóle parodia, jeszcze Noah, coś tam, nie? Ale to zostaliśmy memem, no sorry. Tak. Znaczy, no, Timberwolves zostali Timberwolves. Zostaliśmy, okej, drużyna Wolves została memem, ale mówię, jeśli Deng pokaże 70% tego, co pokazał w Miami, a miał jakby dwa sezony przerwy na wykurowanie się, tak? Bo nie grał w Lakersach za dużo. Nie no, w pierwszym sezonie 56 meczów. 56 meczów, ale... Tak, przepraszam. Też, no tutaj skuteczność za 3 już była 31%, ale to nadal nie jest jakiś dramat na potencjalnie stretch four pozycję, tak? Dalej dobrze zbierał, 5,3 zbiórki w 26 minut, to jest super wynik na tego, na wingmana. Jest weteranem, który robi dużo takich rzeczy, które nie są widoczne w statystykach. Może dobrze bronić, może dobrze zestawić, nawet nie zbierając tej piłki. Przechwyty i bloki zawsze jakieś dołoży. Ja jestem dobrej myśli. Tutaj ludzie w internecie nie potrafili oddzielić tego od Noa. I tutaj akurat to, że Tips kieruje Wolves i pomogło nam ściągnąć Denga za tak małe pieniądze, to jest tak zwany inwestycja low risk, high reward dla mnie. I ja się będę tego trzymał. Oczywiście w trakcie sezonu może się okazać zupełnie co innego, że on już jest skończony, ale spróbować można, tak? Oczywiście, zobaczymy. Obyś miał rację. I po prostu biorąc wszystkie za i przeciw i to, ile pieniędzy dostał Deng, to za ten ruch jest jednym z ostatnich, za których moglibyśmy krytykować Tipsa. Tak chłodnym okiem patrząc, zupełnie abstrahując od tego, że jest cała banda z Bulls w Minnesocie, tak? No, tak jest moje zdanie. Jeżeli za tym nie pójdzie Noa, to się podpisuje 100% po tym, co mówiłeś. No i ostatni temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, który nie jest łatwym tematem. Justin Patton, 21-letni center z Creighton University, który przywędrował do nas razem z Butlerem.
który stracił już dwie ligi letnie, teraz straci drugi obóz przygotowawczy. W zeszłym roku złamana kość w lewej stopie, dwie operacje, teraz złamana kość w prawej stopie, czeka go kolejna operacja. Przygotowując się ogólnie do przeglądu kadr Wolves, tak sprawdziłem informacje i jest to trochę chichot, ale jedyny mecz, który rozegrał w barwach Wolves, to miał miejsce 1 kwietnia w Prima Aprilis. To nie może być przypadek po prostu, bo to jest taki śmiech przez łzy, ale właśnie kolejna... Ja śmiejąc się przez łzy, to ja powiem to za rok Rookie of the Year i za dwa lata pierwsza piątka All-Star. No, to było fajnie, ale właśnie... Jak Embiid. Ale tak już poważnie, myślicie, że on będzie w stanie jeszcze się odbić, bo on teraz straci drugi sezon, był wybrany z 16 pikiem. W następnym roku kontrakt nie jest gwarantowany, jest opcją drużyny, tak? Bo wiem, że to już będzie po dwóch latach rookie deal. To już będzie 3 miliony dolarów. No i teraz pytanie, czy po dwóch latach siedzenia na ławie i tam grania ogonów w Development League, tak? Czy to jest inwestycja, w którą będzie warto iść? Jakie są wasze przemyślenia? Nie wiem, może coś śledziliście, jego występy w tych, czy na Newerku, czy później ktoś coś może was dodać na ten temat? Jak czujecie? Mikołaj, coś na temat Patona? Ja jak przygotowywałem się do naszego tutaj podcastu, to tak sobie czasami lubię coś zanotować i mam przy nazwisku Patona jedno sformułowanie i to jeszcze zanim dowiedzieliśmy się o tej kontuzji nieszczęsnej, niedawnej. Mam napisałem, że nic z tego nie będzie. Krótko na temat. I po prostu potem przyszła wiadomość, że złamał kość w drugiej stopie, bo najpierw myślałem, że w pierwszej, no to mówię, dobra, może coś się nie doleczyło, jakiś to jest problem, ale to jest już taki niefart. Nie wiem, no po prostu on też ma taką budowę ciała, tak mi się wydaje, że jest długi, wysoki, chudy i może też to ma też jakiś wpływ na te kontuzje. Nie wiem, no nie wiem, widziałem go w highlightach, tak naprawdę nie widziałem go w żadnym meczu tej Development League, ale wyglądał tam czasem nawet fajnie, nawet w tych highlightach, tak, ale no nie wiem, no on nie przepracował żadnego off-season, tak naprawdę, bo nie jest w stanie. I już miał być tutaj chyba dopuszczony nawet do treningów 5 na 5, no ale ta kontuzja się przytrafiła i nie wiem, co trzeba z nim zrobić. No to nie są jakieś wielkie pieniądze, no ale to chyba jednak lekarze tutaj powinni tipsowi doradzić, czy to się będzie powtarzać, tak? Czy to jest po prostu taki zbieg okoliczności, nieszczęśliwa kontuzja, czy naprawdę nie ma co w tego chłopaka inwestować, bo po prostu nic z tego nie będzie, niestety. Jacek, ty masz większą wiarę niż my? No ja jestem totalnym laikiem z NCAA, nie widziałem jego na Uniwerku. Na D-League też za bardzo nie zwracam uwagi, NBA pochłania wystarczająco dużo czasu. Także nie wiem co powiedzieć. Lepiej trzymać kciuki, żeby to się szybko wyleczyło i żeby zdążył może jeszcze pokazać cokolwiek w tym sezonie, że jednak warto na niego postawić, ale tutaj też bym się nastawił na jakieś fajerwerki. Dobrze nie ściągnęliśmy Noah, żeby zupełnie jego minuty. Ale z drugiej strony... To już było złośliwe. No, minuty Patona, no, to już było złośliwe, Jacek, naprawdę. Te cztery minuty? Ale to doświadczenie, no daj spokój. Tak, doświadczenie w kręceniu lolków. Trochę z przekąsem, ale co nam pozostaje w tej fantastycznej sytuacji naszej ulubionej organizacji w NBA, prawda? Zaczęliśmy od pozytywnego, prawda, akcentu, jakim był Butler i Kat. Kończymy pozytywnym akcentem, jaka jest sytuacja Justina Patona. Będziemy mieli zdaje fajne nowe koszulki. A no to tak, no to na pewno. Tak. To na pewno. Przynajmniej je zobaczymy, bo nowych zawodników niektórych to nie wiem. Dokładnie. Jeszcze tutaj teraz tak patrzę, tak informacyjnie, my to nagrywamy w poniedziałek wieczorem, patrzę teraz na Twittera, nie pojawiły się żadne nowe informacje dotyczące ewentualnego spotkania, także to nic nowego. Może w tym momencie jest, jak to nagrywamy. Tak, no właśnie, dokładnie. Może połączymy się telepatycznie z tipsem. Tak, jak tam się okaże, że będzie jakiś dym, to potem
Będzie można nas posłuchać, się pośmiać, jak w różny sposób. Tak, dokładnie. Później okaże się, że Butler po prostu wyszedł uśmiechnięty, Kat dzień po jutro podpisze w ogóle umowę, a pojutrze pojawi się wspólne zdjęcie Wigginsa, Kata i Butlera po prostu świętujących, tak? Ten wspaniały moment. To się nie wydarzy, ale można sobie pomarzyć. Dobra, słuchajcie, panowie, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Trochę czasu już minęło. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał z nami do końca, bo tak rozmawialiśmy dosyć strasznie swobodnie, że ja dopiero tak pod sam koniec się zorientowałem, że to się nagrywa i to jeszcze pójdzie gdzieś w świat. Także ja spędziłem bardzo miło czas, także dziękuję wam za rozmowę. Wszystkim bardzo, bardzo fajna, spontaniczna gadka. Tak. Wszystkich słuchaczy zapraszamy do sprawdzenia, Mikołaj, do komentowania. Ja też mam nadzieję, że Jimmy trafi do Filadelfii, bo mam zaplanowany w styczniu pobyt w Nowym Jorku i właśnie mecz Filadelfii z Wolves. Moja żona też sobie bardzo tego życzy, bo bardzo polubiła Jimmy'ego, więc ma trafić do Filadelfii. Jak ja ciebie, Jacek, nienawidzę wtedy po prostu. Będziesz mógł coś powiedzieć od polskich kibiców Minnesoty. Tak, dokładnie. Tak, pozdrowić. Pozdrowić na nasz swojski, słowiański sposób. Dobra, panowie, dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy nas wysłuchali do końca. Zapraszam do śledzenia naszego fanpage'a. Tam znajdziecie zawsze aktualne informacje. Z mojej strony to wszystko. Maciek Pawlicki, kłaniam się. Byli ze mną Jacek Rachwał. No, piąteczka. Mam nadzieję, że po tym całym spotkaniu będzie materiał na następną nagrywkę. I Mikołaj Dębek. Do usłyszenia. Dzięki za usłyszenie. Mam nadzieję, że szybciej niż ostatnio. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Dzięki. Dzięki. Cześć.